Witam serdecznie Odyn z tej strony. Kolejny dzień, kolejne przygody. Tak się składa, że mamy już godzinę 12 i umówiliśmy się, że jedziemy na jantar, żeby poszukać, żeby znaleźć jakieś złoto. Na molo, tak jak Tadeusz Brzozowski z drugiej strony ekranu mówi. Wygląda nasze obozowisko. Jeszcze przed wyjazdem, żeby wam uświadomić nasze położenie mniej więcej. Fajne kamperki, jakieś takie adventure vany 4x4 tu poprzyjeżdżały. Jakieś też takie wielkie lochy. Ludzie tu na kitesurfing przyjeżdżają zazwyczaj. Od pierwszego jest tutaj płatne, a teraz jest bezpłatne. Co ty już jesteś, żółw ninja, przygotowany? Tak. Dobra, nie przedłużam, bo tutaj na mnie tylko czekają. Bierzemy się do roboty. Wodę bezprocentową proszę zabrać. Bezprocentowa woda. Kamerę wziąłem. Aha, mam kamerę. Masz kamerę? Tak, na czole, tak. Na czole nie masz. Ziom. Oby nas tutaj nikt nie, wiecie, nie zastawił. Pod same molo żeśmy podjechali. Pod same molo normalnie. Deptak główny i 100 metrów do mola. Wszystko gotowe. Ale będzie branie. Jest godzina 12, jest Klara, jak nie wiem. Ale pod molem to wiecie, jest cień, jest zimno. I fajnie wieje. Proszę bardzo, jakie molo. Ale fajnie zawodzi ta mewa. Proszę bardzo, jakie ładne ujęcie. A tutaj gagatki. Wody to w tym sezonie trochę mało jest, ale patrzcie, ile tutaj jest dziur wykopanych. Trochę tego pokopali. O, blachy na wierzchu. To twoje blachy? Te dziury. Zaczynamy. Zaczynamy od jakiejś obcej waluty. Jakiejś monety z islamu. Jeden coś. Trochę tu wieje, ale damy radę. 50 groszy. Nie wiem, moi mili, jak to będzie z dźwiękiem, bo okropnie wieje, ale połasiłem się na sygnał na 10 groszy i opłacało się, bo wpadła srebrna ważka. Kolczyk. Taki ładny. Sreberko ładne. Fajna ważka. Już ten. Z bursztynem nawet chyba ona jest. Tam w tle widać ludzi, którzy gubią zakrętki, za które ojciec w skupie, takim serwisie, dostaje 6 zł. Proszę bardzo. Ile tych ludzi tam działa i gubi. Ojciec tam złotówki wyciąga. A tu proszę bardzo, 10 zł PRL znalazł, a ja mam 5 i mam tu sygnał jeszcze na coś dziwnego. Jakieś 2 grosze może. Chodzą i gubią, zaraz wam pokażę, jakie tam są szpary. Co chwilę jest moneta. Ciekawsze będę wam nagrywał, a czy ciekawsze, większe, 50 groszy. To wam nagram, bo to są 2 złote. Na 100% to są 2 złote. 90, 80 na skali w Deusie. Na takim programie, który sobie stworzyłem do poszukiwań w morzu. Jest trochę tutaj zabawy z tym cedzeniem tego mułu. Ale zaraz zobaczycie 2 złote. O nie, jednak nie 2 złote, 5 zł PRL. Jak to nie jest 2 złotówka, to 5 zł PRL. No ja mam 5 zł PRL niestety. Tak, ale ty masz 2 złote? Współczesne, no. Już przeczyszczę. PRL i też jest tu dużo. Widać piątkę wstrętną. Myk już tych monet się robi. Postanowiliśmy z Leszkiem wyjść spod mola. Ojciec tam został, gnębi te monety, bo tam jest sygnał na sygnale. Ale tutaj jest tyle tych ludzi z tego windsurfingu czy czegoś, że na bank coś musieli pogubić.
Jak nie te śrubki, to jaka obrączka. Tylko, że mało tych sygnałów. Mało. Zastanawiałem się, czy znajdę w tym sezonie ten żeton stary do tych automatów. I udało się. Żeton A. Jupsi, jupsi. Co to za bateryjka? Co to ma być? Mam śrubę z nierdzewy. Ale to chyba nie tej szukają. To chyba nie za tą dają 6 zł. Bolesław Prus. 10 zł PRL. I tutaj bliżej ten nowy... Nie wiem, w którym roku został ten pomost Tomolo zbudowany. Ale tu wcześniej, ja to sprawdzę potem na Google Earth'cie, czy tu po prawej od tego, jak się patrzę teraz na niego, czy nie było w PRL-u jakiegoś pomostu mola, bo tu jest pełno PRL-i. Pod mostem jest więcej współczesnych rzeczy, a to są same PRL-e. Przylazłem z powrotem pod molo do nich. Miałem sygnał na PRL-ka wysokiego, 20 groszy. I przy okazji wykopał się mały dziecięcy pierścionek z serduszkiem. Miedziany. I co to jeszcze? I tyle. Sygnał na sygnale. Patrzcie, jaki wijec. Złotówki. Złotówki pilnował. Moja. 50 kopiek, chyba ukraińskie, tak? Chyba tak. Leszek tam gnębi, a mi tutaj teraz wyszła aluminiowa obrączka. Co zrobić? Czemu nie z złota? Przed chwilą była złotówka, ale nie nagrałem, a teraz mamy znowu złotówkę. I tam trochę za głęboko było, koło tego dżentelmena, tak? Dżentelmen? Tak, koło tego dżentelmena było za głęboko. Ale mi się ręka trzęsie. Wróciliśmy tutaj i znowu sygnał w brud. A to wszystko się tu dostaje przez te szczelinki piękne. Koniec poszukiwań. Brygada Kryzys się zwija. O, muszę jeszcze trochę tego dziadostwa wziąć. Tu nawet kamienie na złoto malują. Obczajcie. Jeden. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, jest tego. Leszek skrzypi, a ty zrzędzisz jak zwykle. Po poszukiwaniach. A co się będziemy, nie? Niejedzony, nie. Najedzony, o. Jaki orzeł. Na frytkę poluje. Marzenia się spełniają. Cytując pracownika z tego kebaba. Mojego widza. Pozdro. Razem z bratem. Bardzo smaczny keps. I z powrotem na bazie. Patrzy. Się zapomniał i se sitka ani detektora nie wziął. I znowu by został, tak jak ten pierwszy. Znowu by się oparł kosz na śmieci i tyle by było z detektora. Lecimy. Wystartuje. Ale chaos. I do góry. Leci. Siup. Prognozy mówiły, że będzie 20 stopni. A mi tu wskazuje 26 i po tych poszukiwaniach trochę za gorąco tu w tych autach, ale przetrzymamy. Odnośnie Juraty, to najstarsze zdjęcie jest z 85, ale nic nie widać. Tu jest 2005 i widać kapkę mola. 2006 widać już to molo. I w zasadzie przez następne lata się nic tutaj nie wydarzyło. Więc finalnie nie wiem, skąd tyle tych PRL-i. Może przed 85 rokiem tam było jakieś inne molo. Na pewno po 2022 dobudowali tutaj kawałki te, gdzie tam stały te łodzie plus ten gentleman z tego filmu, ale tutaj nie widać, żeby się cokolwiek... Ja przyleciałem 25 lat prawie, teraz jest 22 rok i to jest ostatnie zdjęcie. I jeżeli chodzi o podsumowanie, to wygląda ono tak. Mamy dwa żetony. Żeton A, to jest też żeton A, tylko mniej zjedzony. Jakaś ta moneta dziwna, ukraińska. Bardzo malutko zawleczek, troszeczkę śmieciowej biżuterii, jakieś tam nierdzewy, pierdyliard monet
jednogroszowych, dwugroszowych, pięcio i PRL-ek. Nie wiem, ile tych monet jest, nie liczyłem ich. Natomiast jeżeli chodzi o taki bilon, no to mamy tutaj 8, 9, 10, 11, 12, 15 zł plus minus. Tak to wszystko się prezentuje. Dostałem już pudełeczko na fanty i nie będę mieszał współczesnych monet z PRL-ami i tych groszy też tutaj wrzucać raczej nie będę. Tylko biżuteria i ewentualnie to. I niech ta śrubka będzie. A z tymi PRL-ami trzeba coś innego wymyślać. Przyjechał i dzik. Jest dzik. Piotr do nas dołączył. Ładujesz się koło ojca, ja idę tu z tyłu. Mnie jak w wagonie bydlęcym Leszek zamknie. Trochę tu ciemno, ale są detektory, jest wszystko. I wyprawa. Wyprawa. Ja jestem więźniem. Samochodu i naprawdę rzadko się zdarza, żebym siedział na fotelu pasażera. W przyszłości śmierdząco jakby taki przeszkadzający. Jastarnia morze. Ja ci pogadli, nie? Jak to było? Zajec! Ja ci pogadli! Trzeba to uwiecznić. Pierwszy raz morze będę widział otwarte. Nie zatokę, a morze. Jest tu chłodniej, zdecydowanie chłodniej. Ale jest ten klimat, już czuć. Już czuć. Oby jakieś złotówki wpadały i tak dalej. Zimno. Człowiek taki był hop-siup. A to będzie podwijał kitę, ale tylko no, godzina, półtorej godzinki i akurat ładnie. Mainlaba wziąłem, wziąłem Anticora i mamy śrubkę pozdru dla SGE i Mike Mike'a. Jak ja dawno cię śledził, nie kopłem. Pierwszy w tym sezonie, przed sezonem. Taka posłucha, że coś takiego trzeba wam nagrać. Tu o. Ale tutaj to jest. Tu jest dobre 3 metry w dół, nie? A potem się dziwią, czemu pierścionków się nie da znaleźć. Jakby tam było auto, to bym je znalazł. Ale pierścionka? Trochę wody im poszło, jak kopali ten dół. To i musieli uzupełniać płyny. Na alkopłyny. Po tu nagrania, ale nie chcę przeszkadzać. Nie, nic nie przeszkadzasz, panie. Koniec, 50. wyjście. Przeszliśmy, nie wiem, może z jakieś 2,5, 3 km, półtorej godziny. Zawczas jeszcze. Posłucha jak cholera. Ale ja za to mam skarb kapsli garaż. A tutaj wióra cię nie sortują? Co to oni? Co to oni? Nazad! Z buta. Na pewno nie plażą, bo tam tak zimno, że szok. Ja obuwie zapomniałem. I żaba. Dojechaliśmy już z powrotem, nie ma się czym chwalić, ale robimy miejscówę na, żeby nas nie pozostawiali. Taki prostokąt? Coś w tym stylu? Piotr się dostawi po prostu w tą stronę. No i o to chodziło. Gid majonez. Placu, tyle że szok. Nie rób tego na folii. Włączamy wybasto. Godzina taka, jak widzicie, 16 stopni, moim zdaniem o wiele mniej. W bluzie jestem i po prostu zmarzłem. Pojedliśmy tam to wszystko. Jakieś tam, wiecie, grille, nie grille. I co? I teraz trzeba te komary tutaj pozabijać. Powiedziałem to na głos. Pozabijać te muchy wstrętne. Przeżyła. Ten też. Dobranoc. A co tu się świeci? A ty się świecisz jeszcze. Do jutra. Mamy kolejny dzień. Godzinę już 10. Ekipa się już wybudziła. Lekko dzisiaj gorsza pogoda, ale i tak fajnie. Jest blisko 18-19 stopni. No i mamy już plany na dzisiejszy dzień. Zaraz. Jak się będzie działo, to wam będę mówił. Leszek wyjechał. Piotr wjechał. Jedziemy zobaczyć, na co się łowi w porcie ryby.
bo mamy ochotę powędkować być może. 17 stopni na zewnątrz, 69 wilgotności, 10.40. Jastarnia port i zobaczymy, czy to się uda złowić. Czy może nas wyśmieją? Trochę żeśmy się przeliczyli, bo chcieliśmy iść dokładnie gdzieś tam i tam połowić, ale tutaj jest takie miejsce i zobaczcie. I zdechłe ryby, łby belonów, a tutaj pełno takich ryb, tych babek siedzi. O, podpływają babki. To nie, to są te cierniki. Cierniki. To za duże dla nich jest. A nie, wzięła. Wzięła, masz. Masz branie. Jest ryba pierwsza. Jak szybko. I to mówisz, ciernik się to nazywa. Ciernik. Ale łasy. Dobra, wypuścić ją trzeba. Przejdźcie, to jest wszystko. Krewetki się wypoczywają. Ta babka czarna. Tutaj ta babka, te cierniki. Tu są setki tych ryb i tych krewetek leżą sobie, odpoczywają. Gorsze jest to, że jestem ślepy. O, rusza się spławik, to chyba jest ryba, tak? Jest! Złowiłem rybsko. O! I nawet nie muszę wypinać. To od razu tą rybę nagraj. Jest! Dwie są. O, jedna spadła. Tak wygląda ciernik i to nie jest samczyk. Samczyk jest czerwony, brzuszek ma chyba. Jakie mam zbliżenia na to, jak te ryby atakują. I te baby tam leżą. Na ryju ma i nie bierze. A ona już kolczy, tam już nie ma. Masz, nawet robaka. No widzę, mam nagrane. Pod ryjem ma sam, ale ma ołów pod ryjem. To jest ołów? No, to jest ołów, bo ty już nie masz. Już nie masz robaka. Widzicie. Próbuję te babki obudzić ołowiem. Tu są następne trzy śpiące, która dostanie w łeb. Nie dostała. Bum. Patrz, dostała po łbie i nic. One śpią. Zobacz. No, chyba nie żywa jakaś. O, żywa. O kurczę, za ryby. Połowiliśmy ryby. Co się udało złowić, widzieliście. I teraz idziemy na przechadzkę dla zdrowia psychicznego. Takie dziadkowe atrakcje. Herbatson, ciastko i jakieś inne tam rzeczy przed robotą. Zaraz do roboty idziemy wszyscy na kamieniołom. Tak? Na huter. Tak jest. Hopla! Robota polega na tym. No połóż to! Kolejny punkt atrakcji. Te płyty tam do góry. Nic? Nie nagrałem wam, jak roboty idą. Spokojnie, Leszku, nie gryzę. Ale nagrał Piotr i pokazuje na kamerze, my tam na dole załadowywali, a oni odbierali. I będziecie mieli takie fajne ujęcie. Tutaj Leszka widać z Piotrem. I co prawda nie było szans nagrać tego, bo były ręce pełne roboty, ale macie tak. Koszulka cała mokra od potu, ale idealnie się złożyło, bo Tymon z Modem i z Maćkiem wysłali nam koszulki i sondę do Manticora. I się teraz można przebrać w koszulkę suchą. Idealnie. Przyjechaliśmy do obozu. Ogarniamy się, bo wszystko przepocone. I tak, snajperka do Manticora. Zakładamy za chwilę. Ale fajne ujęcie. Piotr już jest na zatoce. I idziemy pognębić trochę tą wodę. Ze snajpereczką. Żałuję, że nie nagrałem mojej reakcji. Pierwszy sygnał. Nie mam pojęcia, co to jest za gnat. No. Specjalnie ubrałem małą sondę, żeby dziobać drobnicę za pierścioneczkami i tak dalej, nie? Za ludźmi, którzy tutaj na tym kitesurfingu, windsurfingu gubią te obrączki.
I teraz jest taka zachwostka, że po prostu szok. Ale widziałeś, aż się telepałem, nie? Dawno mnie nie potelepało. W ogóle pierwsze hasło. Mam broń. Ja patrzę, a ty ręce rozłożone, barki wysoko uniesione. Ja teraz nawet nie mogę się wysłowić normalnie, bo nie wierzyłem w to na początku, co ty mówisz. Myślałem, że to jakiś plastikowy pistolecik jest. No grubo. Kształt tutaj, to wyżłobienie widzisz? Oj, widzowie nie widzą. O, może tak. I to jest wis, tak? Tak, to jest wis. To jest akurat 305 replika. Okej. Okay. I jest takie wyżłobienie. Ten kształt. I zobacz, że ten kształt idealnie tutaj jest odwzorowany. To wygląda jak wis. No chyba, że więcej jest słów. Tutaj by był ten znak, napis, nie? Ten napis, no. Wyżej. Znaczy, on tutaj może mieć śrubkę od okładziny, a znak jest tu. Patrz, jest. To, ale widać. Jest. Ty, to jest wis. Jest. To jest wis. Dobra, trzeba zadzwonić po policję. Trzeba zadzwonić po policję, jak nic. Wiesz co? Ja ci powiem, że... To jest tak grube. Ja tu mam na... Ja stary, mam to na liście. Ja bym chciał wykorzystać ten moment, żeby powiedzieć jedno. Kolejny raz GoPro się nie uruchamia. W takim momencie leczy mnie ta kamera. Naprawdę, mam dosyć wyciągania tej baterii. Ale mi bije serducho. Chłopie. Dolazłem do obozowiska. I co? I dzwonimy na policję. Dobra, zawiadomiłem policję. I teraz czekam, aż przyjadą. Idę im na trasę wyjść, żeby ich ściągnąć ewentualnie. Wypatrujemy radiowozu, żeby im machnąć, że to tu. Dokładnie. Dzień dobry, Chyluś. Dzień dobry, Odeńczo. Bo ja w tym ferworze to ja w ogóle nie kumałem czaczy w ogóle. Przyjechał Chyluś do nas. Idealnie się wpasować w miejsce i czas. No i gardki nam pokazuje z Lidla. To jest ten, jak to się nazywa, mango Gdynia przyjechał. To jest uchwyt do przenoszenia całości. Dobra, a pytanie, czy dywany jakieś potrzebujesz? Dywany chcesz sprzedać. Ja chętnie taki tam do mnie na podłogę. Mamy bardzo dużo do pogadania, ale na samym początku czyszczę dwa krzesła. Bo decyzja poszła taka, służb u góry, nie tych policjantów, którzy tu przyjechali, tylko u góry, że no mają to zabezpieczać do dnia jutrzejszego ten pistolet. I no będą całą noc tutaj przyjeżdżali, siedzieli, to ja im przynajmniej ogarnę jakieś krzesła tutaj akurat są, wyczyszczę im to, jakąś herbatę się zrobi, cokolwiek, i żeby sami tam, wiecie, nie stali, bo to kurde dziwne jest, jak nie wiem, zaraz się to wyczyści tymi mokrymi jeszcze chusteczkami. I zaraz pogadamy o tej całej sytuacji, co tu jest. Jedyne, co mam, to woda z płynem. I tak wstępnie to szoruję tą mikrofibrą. I zaraz to będziemy spłukiwać wodą. Myjemy. Płuczemy już w zasadzie. Na sucho. Palniki. Ale będzie jeszcze test. Weź kamerę. Będzie test, czy zostawia ślady. Mam jakieś ślady? Na odwłoku? Nie, no na plecach. Nie, czysto. Na odwłoku jeszcze raz, żeby nie pobrudzili się. Nie ma nic. No i git. Sytuacja wygląda następująco. Tam przy tym moim pistolecie, który znalazłem na zatoce, stoi teraz dwóch policjantów i zabezpieczają to. Taka poszła decyzja z góry, że w dniu jutrzejszym przyjadą saperowie i do tego czasu policjanci muszą to zabezpieczać. Stąd pomysł z tymi dwoma krzesłami i jeszcze jakąś tam herbatę ogarniemy, coś takiego. I ten pistolet, który znalazłem, wstępnie udało nam się go zidentyfikować na Colta M1911. I na Wikipedii przeczytałem, że egzemplarzy tej broni zostało wyprodukowanych 2,5 miliona. Jest to amerykański pistolet z 7 kulami w magazynku, lufa o długości 222 mm i z tego, co tam się doczytać mi udało, kaliber 0,45, natomiast były tam jakieś przerabiane te pistolety dla partyzantów, żeby mogli korzystać z amunicji, którą uzyskali, jak wiecie, tam wroga pokonali,
z tej zdobywczej amunicji. I doczytałem również, że te pistolety były na wyposażeniu podoficerów i oficerów Wojska Polskiego na zachodzie. Nie wiem, co oznacza ten na zachodzie. Nie za bardzo wiem, o co chodzi, nie jestem historykiem. Natomiast być może, no nie wiem, czy to jest broń zdobyczna Niemców, czy to jest powiązane jakoś z Polakami, ale tym bardziej ciekawostka dla jakichś tam pasjonatów tutaj regionalnych, czy pasjonatów II wojny światowej. Ciężko mi w głowie sobie poukładać to, że się uda do tego dojść. Natomiast taka ciekawostka. No i sytuacja wygląda tak, jak powiedziałem, że do dnia jutrzejszego czekamy na saperów. Mnie panowie spisali, złożyłem tam wyjaśnienia, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Czekamy na rozwój sytuacji. I musicie przyznać, że piękna replika, nie? Dla jajec zrobiona, ale tak się jakoś poważnie zrobiło, że nie mam ochoty śmieszkować. Czemu mam jakieś takie... Czemu się tak poważnie zrobiło? Bo na samym początku policjanci powiedzieli, że to trzeba tylko wziąć i oni stąd pojadą i tyle. A teraz, kurde, to nagle zmiana decyzji tam po jakiejś konsultacji. I cała ta sytuacja z tym, że tutaj koczują. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Chaosu ciąg dalszy, robimy grilla i na stół coś wędruje, bo trzeba o, chyluś ten chowa, ale nie trzeba chować. Trzeba to uczcić. Kiełbasą i ananasem. Kubeczek dostanie pan policjant. Jednego finalnie oddelegowali na całą noc. Trzeba o niego zadbać, bo jeszcze przyjdzie przypływ i go zabierze. Z tym pistoletem. Herbatka, grzejemy wodę, jest git, majonez, pistolet, a w tle piękny zachód, chowa się kulka. Zrobiła się już godzina 23.30, słuchajcie, teraz możemy trochę pośmieszkować. Mamy tutaj takie pochodnie i się śmiejemy, że zaraz pojedziemy do Lidla kupić jakiś tam namiot dla tego policjanta, który tam jest na tej zatoce. Kupimy jakiś płot, ogrodzimy go, postawimy mu te pochodnie i będziemy się modlić, żeby go ten przypływ nie wziął w nocy. Idziemy się zapytać, czy jeszcze mu herbatę zrobić, czy czegoś potrzebuje. No dziwna ta sytuacja, no, czuję się głupio, że chłop, pewnie żona, rodzina i tak dalej, a musi tu teraz siedzieć. Szkoda gadać. Zobaczcie, no wiem, że nic nie widać, ale no siedzi tam widok. Teraz przyciemniło mocno. Postaram się teraz podsumować jakąś tą sytuację, która miała miejsce. Słuchajcie, ja przez ostatni miesiąc cały czas poszukiwałem na zgodach od konserwatora zabytków. Czy to na Opolskim, tam gdzie tam trafiłem tą fibulę sprzed 3000 lat, tylko to wszystko było na pozycjach czy to radzieckich, czy na niemieckich, czy na zgodach od Gruszki, czy na zgodach Stowarzyszenia Inventum od Dawida, czy SGE, czy u Sapera, czy w końcu na mamerkach, na schronach od Himmlera, czy u Piotra z Latebry, na schronach u Adolfa Hitlera. Wszędzie tam poszukiwaliśmy na terenach, gdzie były bitwy, gdzie były jakieś walki podczas II wojny światowej i gdzie była szansa na znalezienie tych obiektów i gdzie moją intencją na poszukiwaniach tam, na tych zgodach konserwatorskich były te przedmioty. I tam się nie udało ich trafić. Przyjechałem tu na Pomorze do taty, który gnębi ten rejon od chyba miesiąca i non-stop tu znajduje te śrubki, pierścionki i przeróżne monety. No i traf tak chciał, że udało mi się znaleźć taką, a nie inną rzecz. Moją intencją, ja to podkreślam, było poszukiwanie rzeczy współczesnych, tego, co gubią ci ludzie tutaj na tym kitesurfingu, czy na tym windsurfingu, jak zwał, tak zwał. Zaskoczenie, no nigdy człowiek się nie może spodziewać tego, że akurat mu pistolet wyjdzie. Natomiast to jest takie zarządzenie losu i o ile gdzieś tam, bo to zdaję sobie sprawę z tego, że to dużo osób gdzieś tam zobaczy ten film, prawdopodobnie on gdzieś tam wyjdzie poza tą moją bańkę tych widzów, was widzów i gdzieś to tam szerzej pójdzie. I ja chciałbym tylko powiedzieć, że na tą chwilę, no miały się zmienić przepisy od 1 maja, sami wiecie co tam się zadziało. Ustawa o uchyleniu ustawy poszła i finalnie mamy to, co było, natomiast być może będzie lepiej. Ale ja, jak i inni poszukiwacze, jak najbardziej mamy prawo poszukiwań
rzeczy współczesnych na terenach kąpielisk, na terenach plaż. Mamy prawo realizować tą swoją pasję, bo ja wewnątrz siebie mam taką obawę po tym dzisiejszym znalezisku i ja was zachęcam do tego, bo sam jestem ciekawy, jak to się w ogóle skończy, jak to będzie wyglądało od strony, wiecie, prawnej, czy nie wiem, będę wzywany w charakterze świadka, czy to postępowanie będzie, nie wiem, będzie odrzucone po jakimś czasie, czy no ja nie wiem naprawdę, jak to będzie wyglądało wszystko, natomiast mam gdzieś tam jakieś obawy, pomimo tego, że wiem, że zrobiłem dobrą rzecz i chyba dałem dobry przykład, pomimo tego, że ten biedny policjant tam teraz cały czas siedzi. Trudna jest ta sytuacja. Trudna, zamiast się cieszyć, mieć taką tam, znaczy gdzieś tam tą satysfakcję mam, bo wiadomo, że każdy poszukiwacz gdzieś tam pistolet chciałby znaleźć, ale gdzieś tam mam obawy w głowie, co się wydarzy i oby ten moje czarne scenariusze, które gdzieś tam rysuję w głowie, się nie ziściły. Artur mi mówi, żebym spróbował powalczyć o ten pistolet. Nie wiem, jak zostanie pozbawiony cech bojowych i nie zostanie uznany jako zabytek archeologiczny. Boże, jako zabytek przez... No nie wiem w ogóle, czy będzie występowana, czy ktokolwiek pomyśli o tym, żeby wystąpić o jakąś ekspertyzę odnośnie tego, że to jest zabytek. Nie wiem, jak się to wszystko będzie toczyło. No, może się uda faktycznie mieć na własność ten pistolet, pozbawiony oczywiście cech bojowych, chociaż on już sam się pozbył, leżąc 80 czy 90 lat w tym błocie na zatoce tych cech. Pożyjemy, zobaczymy. No, nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić was do śledzenia tego, co będzie w przyszłości. Ja tylko wiem tyle, że na chałupy jutro jedziemy poszukiwać w miejscu, gdzie odsłoniło kamienie i nazwijmy to dno macierzyste na Bałtyku i tam pełno obrączek, pełno monet, pełno różnych drobnostek wychodzi. No i jak chcecie, to tam śledźcie sobie te moje poczynania. Ja wam będę publikował to, co się uda znaleźć, to, co się uda przeżyć. Już oglądacie tam to od tych 7 lat, więc wiecie, czego się spodziewać. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.